Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dawno u mnie nie było jakiegoś polibaga, więc warto pokazać wam polibag na rok 2021. Stoisko Lego. Kupiłem ten zestaw na Allegro za 20 zł, więc jeśli chcecie, to sprawdzajcie. Nie wiem, czy one jeszcze są, bo był jakiś taki rzut polibagów i udało mi się kilka z nich kupić. Ten wydawał mi się jednym z ciekawszych z kilku względów. Mianowicie mamy tutaj coś, co możemy w mieście Lego sobie postawić, bo mamy taki przenośny Lego Store, mamy miniaturową ściankę Pick-a-Brick, mamy też oczywiście zestawy Lego, które tutaj sprzedawca trzyma, no i mamy właśnie takiego typowego sprzedawcę ze sklepu Lego. No dobra, może ja sobie ten polibag natnę, pokażę wam, jak to wszystko wygląda w środku. I przez to, że jest to polibag, to będzie speed build, bo jest niewielki. Wy też często mnie pytacie, czy będę robił speed buildy. I odpowiem dzisiaj w filmie, nie będę robił speed buildu, dlatego że jest cała masa kanałów, które robią to świetnie. Na przykład jest Brick Builder i też składanie zestawu pod speed build rzecz jasna, jest oczywiście rzeczą, może nie mniej przyjemną, ale inaczej się składa zestaw, który po prostu musisz pokazać od strony procesu nagrywania. I ja po prostu tylko w przypadku takich małych zestawów mogę wam pokazywać, jak to się składa, a tak standardowo przy większych setach nie, bo są tacy, którzy to robią wybornie i ja sam też ich oglądam, więc polecam oglądać kanały, które się w tym specjalizują. Mamy instrukcję w krokach raptem 13 dokładnie. No i mamy tutaj oczywiście pokazane, co jest w środku, jak to wszystko wygląda. Konstrukcja bardzo prosta i wydaje mi się, że to jest mniej więcej tak, jeśli chodzi o myśl założenia tego zestawu, to jest to taka koncepcja, jak mieliśmy na przykład wózek z popcornem, wózek z hot dogami, a tym razem zamiast jedzenia dostaliśmy wózek, w którym sprzedaje się Lego, czy z którego właściwie sprzedaje się Lego, więc ja sobie tylko troszeczkę zmienię może kąt ustawienia aparatu i będziemy składać ten zestaw. Zestaw niewielki, zestaw prosty, ale według mnie uroczy, choć pewnie wielu z was stwierdzi, że jest zbyt prosty. No ale to jest polibag, to jest po prostu zestaw promocyjny, który czasem można dostać jako gratis, czasem można go trafić w jakimś magazynie, a czasem po prostu kupić go za kilkanaście, czy też nawet za kilka złotych, w zależności od tego, gdzie i za ile go kupicie. Jeśli chodzi o to, jak on wygląda, no to rzeczywiście prosta bryła, ale myślę, że mamy tutaj wiele naprawdę sympatycznych rzeczy zmieszczonych. O, tylko może pana sprzedawcę trochę odsunę, żeby mi się nie przewracał, bo będę pewnie o niego zahaczał. Mamy tutaj kasę, zwróćcie uwagę, że można płacić PayPassem, więc zdecydowanie spoko. 9,99 ktoś właśnie za tyle kupił zestaw. Na górze mamy klocek, który jest oczywiście swego rodzaju taką reklamą, banerem w formie dużego bricka 2x4. Tutaj mamy niewielki pick-a-brick, czyli możemy sobie dobierać klocki na kubki, chociaż kubków nie widzę, więc być może gdzieś są dostępne woreczki, bo w niektórych Lego Store'ach właśnie w takiej formie te klocki można nabierać. No i tutaj mamy szafkę, taki wręcz miniaturowy magazyn na zestawy Lego. Szkoda, że oba są takie same, ale mimo wszystko plus za to, że są to nadruki, a nie żadne naklejki. Jakiś zestaw City z dwoma samochodami, minifigurką i z tyłu tam też widzę taką przyczepę do przewozu tego samochodu, więc to jest jakiś taki transport, nie wiem, czy mniejszego modelu. Jakoś tak to wygląda. W każdym razie zdecydowanie na plus, bo jeśli chcecie zbudować własny Lego Store, no to właśnie możecie dzięki temu polibagowi zdobyć zestawy, które tam możecie umieścić. Co do minifigurki, prosta, klasyczna, tylko że troszeczkę dziwnie wygląda ten kolor bluzki, którą on nosi, z jego skórą, która oczywiście, jeśli chodzi o minifigurki nie na licencji, jest żółta. No i tutaj mamy z tyłu duże logo Lego, więc też znowu, jeśli chcecie budować coś, co jest związane czy to z Lego Store'em, czy z Legolandem, czy nie wiem, z jakąś wystawą, eventem Lego, to zdecydowanie takie torsiki też wam się mogą przydać i taka minifigurka zdecydowanie wtedy w waszej kolekcji znaleźć się powinna. Według mnie to jest zestaw przyjemny, jeśli jest możliwość kupienia go w niskiej cenie, to zdecydowanie warto go mieć, no bo jest to taki zestaw niby City, ale na, jakby nie patrzeć, licencji Lego, bo te zestawy, które mieliśmy wcześniej, właśnie takie Lego Store'owe, no to były takie właśnie Legowe, a to jest typowo stoisko Lego w Lego City, więc zdecydowanie warto. Na dzisiaj to tyle, dzięki,
Cześć!